Ruszamy na wycieczkę. Cześć wszystkim! Cześć! Właśnie jedziemy w kierunku góry Kalwarii. Jedziemy do Gasy. No na pewno w tym kierunku. Zobaczymy, jak z czasem będziemy stali. No najwyżej szybciej wrócimy. I tak tam jest bardzo malowniczo. Ui! O! Zobaczcie. Jak pięknie doinwestowali. Dywan z tulipanów. Jeszcze kolejka, zobacz, jedzie nam i urozmaica podróż. SKM-ka. No. Ładny dywan, co? No. Warszawa i most, co nie? No. I tutaj tulipany mamy. Dzisiaj trochę przez centrum przejedziemy. No. Żebyś ten, poczuła Warszawę. A nie ciągle obwodnicami jeździmy i Warszawy nie doświadczamy. Ale śmiesznie powiedziałaś. A patrz na tamtego psa, fan motocykli. No bo jak my pojechaliśmy, to on stał i poszedł. To ona musi na każdym spacerze z nim stawać i czekać, aż on sobie obejrzy motor. Nieźle, co? No. Nawet nie wiesz, jak ja za tobą dzisiaj tęskniłem. O, popatrz. Nie spodziewałaś się tego? Nie. Aj, aj, policaj. Gdzie wypadek? No tam leżał rozwalony samochód. Nie widziałem. Tam na trawniku był. No popatrz, jak on tam się znalazł. Wycieczka rowerowa. No. I dalej rowerów. Bardzo dużo rowerów. Bardzo dużo. Jak ja tędy jeździłem, to tyle rowerów nie było. Chyba jak ty tędy jeździłeś, to nawet tu nie było tyle mieszkańców. No pewnie tak. Wtedy było lepiej pod tym względem. Ja cały ten odcinek do tamtąd, co nie? No. Nie wiem ile to kilometrów, ale z 10, 7, nie wiem. Mm. Bez trzymanki cały czas. Kto tak? No ja. Mhm. 10 kilometrów jechałeś rowerem bez trzymanki? Mhm. Nieźle. Na pewno 7, bo pamiętam liczbę ja 7. Ja nie umiem w ogóle bez trzymanki jeździć. Nawet przez chwilę. Mhm. Też nie potrafiłem bardzo długo. Aż w końcu próbowałem, nie potrafiłem. I nagle załapałem. Mnie to w ogóle nie rajcuje. Mnie też nie, ale po prostu wiem, w razie czego chcę się napić czy coś, to mogę się napić. No tak. Łatwiej mi odkręcić korek, napisać SMS-a dwoma rękoma, zrobić zdjęcie aparatem. Zresztą wiesz, chłopak to zawsze ma taką chęć, żeby imponować. Bo jak ty byś mi powiedział, że nie umiesz jeździć bez trzymanki, to ja bym na ciebie inaczej patrzyła. Tutaj jest jakaś woda. I zresztą po drugiej stronie również. Boże, a przed nami hamują. Tak jak my. Tylko kto by pomyślał, że do zera będą hamować. O, a tu jakie ładne żółte coś. Uwielbiam wiosnę. Ile samochodów? Bo wszyscy tu się zatrzymują, żeby tam pewnie na wał jechać albo... Iść, albo tam coś jest po drugiej stronie schodków. Nie, raczej to takie jest, że podjeżdżają sobie i sobie aktywność robią. Nie, my poboczem jedziemy. Chcesz znowu hamować do spowalniacza? Nie. Ale pięknie wyszło słoneczko, patrz. No. A się nie zapowiadało. Chyba się jakoś... prezentuje, że się na pas zjeżdża, a nie się wjeżdża pod koła. No właśnie. Mnie na rowerze bardziej tutaj te lepiej niż teraz.
No tutaj... Jeszcze przy takiej prędkości? No przy takiej to na pewno. No ja w ogóle nie jeżdżę z taką na rowerze. Szybkę sobie do góry dałem. Jak tam pociąg jedzie? Nie. Ufamy Uluśkowie. Tu są ule. Jedna ula. Dużo uli, zobacz. A tu... Zobacz ile rowerzystów. No i co? Tu mnie nigdy nie było, tą cały czas prosto. A widać, że ktoś tam w oddali jedzie. No, to jest wyjeżdżone, więc jeżdżą. Ale pytanie, dokąd to prowadzi? Ładnie tutaj, wzdłuż tej rzeczki. Z prawej będzie jechał jakby co. Niech jedzie. Są z prawej. Tutaj jest heliport. Tak, jeździ helikopterem. Są takie fajne małe chatki z takimi roślinnościami. Tutaj przed nami jest przeprawa promowa Karczew, prosto jadąc. O, tu jest ta pętla. Nigdy tu nie widziałem żadnego autobusu. Tu jest dużo takich atrakcji, jak tamten helikopter, jak ten tunel. Powietrzny Monster Truck, co nie? Tak, to są dla bogaczy. Takie okolice dla bogaczy i atrakcje dla bogaczy. Jakieś konie, jakieś inne. O, będzie startował samolot tutaj, widzisz? No. Wyjechał z tego, widziałaś kiedyś jak startuje? Nie. Znaczy na lotnisku widziałam. No, chodzi mi o taki mały stąd. Ale kurczę. Co? Ty za co mówisz? To strasznie huczy. A, to zaraz skręcamy w lewo. Ocha, wylądował i wraca, chyba nie wiem. Tak, bo się tam kieruje do tego swojego hangaru. Patrz, drogę zamknęli. Ano? Zobaczmy, która jest godzina. O, pies. 19, czyli godzinę teraz jedziemy. Jedziemy dalej do tej góry Kalwarii? Tymi dróżkami? Czy chcesz już zawrócić i być na 20 w domu, czy jeszcze trochę pojechać i... To możemy zawrócić. Nie chcesz ani trochę dalej? No to nie.
Bo niby bym chciała, ale nie chcę znowu przeholować. Mhm. To może chociaż trochę. No dobrze, no to trochę. Za chwilkę zawrócimy. Bo do góry Kalwarii zostało... ...13 minut jazdy. Mhm. Zostałem ukarany. Czym? Owad mi się rozbił na środku szybki, jak tylko to powiedziałaś. O, helikopter. Wszyscy patrzą na helikopter. No, atrakcje. Tak by tu nie latały. Tam samolot. Taki szybowiec samolot. Tu helikopter. Na taki lot taką awionetką, co tam widziałaś, co nie? No ojej. Jakaś policja tam stoi. Wszyscy wyszli. Boże, znów jakiś wypadek pewnie. Możliwe. Weź wolniej. Jak motocyklista jedzie, to i my jedziemy. Ale w sensie, że wolniej jedzie. I aż helikopter do tego wypadku? O matko, nie chcę tego widzieć. To jest taka sytuacja, jak wtedy co jechaliśmy. No będziemy jeszcze tędy jechać z powrotem. Może zawróćmy. Autobus? No chyba no. Trzeba zawrócić. Dobrze. Cześć. To chyba zawracamy, co nie? No, chyba co tam? To chyba tak, no jak widać. Zamknęli. O Boże, helikopter, patrzmy na to. A gdzie jest? Nagrywaj to. Patrz, tam się kurzy, po lewej. Ale akcja, Boże. Czegoś takiego to nie widziałam. Tego to jeszcze nie widziałam. No. Co tam się stało, strach pomyśleć. A tylko na takim krótkim odcinku, widzisz? No. Aby to nie był motocyklista, bo zaraz mi po prostu krew się zamrozi w żyłach. Bo kogoś odbierają stamtąd, ciężko powiedzieć. Coś, to nie straż pożarna i helikopter i ratownicy. Maska, Boże. Aż normalnie tak stresuje. Do tego to się nie spodziewałam. Widzisz, pod jaką atrakcję zabrałem cię? Daj spokój, na ta atrakcja. No ale wiesz, coś się dzieje. No ale pogotowiej. Czy to do filmu nagrywali? Wszyscy coś gadają. Ale nic nie słyszę, byłam super. Zapytaj tego motocyklisty, co się stało. Bo on pytał tych ziomków. Tak? No. Nie wiem, czy coś usłyszymy. Jak tam, wiadomo coś? Na podwórku koło coś się stało. Aha. A. No dobra, zabrać. Szerokości. Dzięki. Cześć. Widzisz, to był znak, żebyśmy zawracali. Ale jeszcze przed tym wymienimy sobie baterię, bo wiesz, padła. Wszyscy sobie jedźcie. Okej. No.
Podejdź tam bliżej i tam zawrócimy, wróci i zobaczymy. Chociaż wątpię. Tylko nie za blisko, nie? No na ten podjazd. Dwie straże? Moim zdaniem jakby coś się paliło, albo coś w tym stylu. Jedziemy, kochana. No, ale akcja. To jest to. Wszyscy patrzą. Matko. Jak to na wsi. No, jakaś akcja. Czyli nie do góry Kalwarii, lecz do domku. Tą samą drogą przyjemną, prawda? A nie no. Krajową. No. No tego to jeszcze nie widziałam. Czego? Że helikopter lądował przed tobą? Że helikopter ratunkowy. Trzeba tylko przeczytać, jaka to miejscowość i wpiszemy w Google, może ktoś coś wiesz. No. Ale nieźle, że helikopter. No, mega. Wszyscy wstrzymani, rowerzyści i autobus. No ale rowerzyści gorzej mają, muszą czekać. No. Bo my to sobie raz, dwa objedziemy, chyba że paliwa by brakowało, no ale z siłami już nie tak łatwo. No ale teraz jak doleciał ten helikopter, no to powinni tylko zamknąć podwórko, a tu puścić. No też mi się tak wydaje, ale pewnie, żeby dotransportować do helikoptera jeszcze trzymają. Może. Tędy jeszcze nigdy nie wracaliśmy z motorem. Tak. Już się chłodno robi. Mhm. Ale nie zanosi się na deszcz. Dobrze, że nie musimy wyciągać tych klamotów. I tyłek mnie już boli. Tyłek mnie już boli od tamtej pory, kiedy się, wiesz, przesuwałem. Mhm. Ciekawe, czy jutro dam radę pojeździć na rowerze. Ja raczej nie. Ty? No. Oj, musimy się przebić, o. Tamtą stronę było mniej wertepów. Już lepiej wybierałem widocznie. Tworzyłem sobie szybkę, ale ładnie pachnie. Tu ogólnie jest ładnie. O, tak. Będzie asfalt. Równie. Lewa, prawa. Prawa, lewa, lewa, prawa, nie, tak szybko. Ale szybko, 40 na godzinę. Nie, chodzi też tak gwałtownie. Lewa, prawa. Tutaj jest dziwny zapach. No. Takiej stęchlizny. Mhm. Ci ludzie w domach wszyscy mają tą stęchliznę cały czas. Może nie cały. Może to tak teraz zawiał. No tutaj to śmierć. Ale tu są obory, to może dlatego. To jest bardziej kotek chyba nawóz. Ale chciałam, żeby było śmiesznie. Mhm. Że się nazywało obory. Aha. I śmierdziało. Oborami. Nie wiedziałem. Tak jakby. I że akurat dzisiaj, kiedy się wybraliśmy na przejażdżkę, był helikopter. Fajnie, co? No. Znaczy, no nie fajnie, że coś się komuś stało, ale... Może się nikomu nic złego nie stało. Ja już widziałam rozwalonego motocyklistę oczami wyobraźni, bo to zawsze takie... Ja tak nie mam. Najczęściej są jakieś wypadki motocyklowe, zabici motocykliści. O, masz na pętli autobus. O jacie, ile dzisiaj atrakcji.
niż autobus. L 14. No widzisz? Tak samo jak do Legionowa jeżdżą L. Wow, to są takie trybuny i boisko. A, tam, no tak. I siłownia zewnętrzna. Jeźdźmy. Uj. I rowerzyści. Ludzie bardzo aktywnie spędzają czas. No. I to właśnie tak nie tylko w weekendy, ale po pracy, tak w takich godzinach popołudniowych, więc... Mówię ci, 5 lat temu jeszcze tak nie było. No nie. Widać, że dużo ludzi właśnie wraca z pracy i gdzieś wychodzą właśnie, a to na rower, a to biegać, a to na to sporty. Musiało się zrobić na przestrzeni, kiedy ja pracowałem 3 lata temu. To z każdym rokiem się to zwiększa. Ale jeszcze tak nie było. Więc to musiało być takie boom 2 lata temu, wydaje mi się, takie mega zwrotowe. A to rolki, a to coś, naprawdę ludzie są otwarci na takie aktywności. I to mówię, nie tylko w wolny dzień, ale właśnie jestem tym zaskoczona, bo zazwyczaj ludzie wracają zmęczeni po pracy, tylko chcą odpoczywać, a tu się okazuje, że ludzie właśnie korzystają z każdej chwili. A co to jest tutaj po lewej stronie, to nie jest w 100% jasne. No nie, nie wiadomo. Tu jest napisane horses.org.pl. Tak Google mapa mówi. To już zamknięte. Może to jakieś, że na koniach tu można pojeździć. Takie. A nie, to tutaj. Tu są horses. Czernika. Nie ma. Jakieś prestiżowe. No to zrobimy wychodzi. Postój. No, zawołanie. Można schodzić? Tak. Jakiś motocyklista wjechał tam. Tam. Nie, drugi też jedzie. A tam jedzie drugi. W hołdzie bohaterskim żołnierzom pierwszej samodzielnej brygady coś tam. To jedziemy. Dobra, nie, to nie jest napad. Taki zwykły ziomek zaparkował. Niby po co? Już do nas idzie. Dlaczego stwierdziłeś, że to napad? On tak podjechał szybko, czy co? No. Patrz, jaki zachód śmieszny po lewej. Ładny. Pan sobie siedział na górce i oglądał zachód. Mhm. I się rozkoszał swoimi myślami. Którą mamy 19.30, 20. No to na 20 będziemy. Kąpiel, kolacyjka, czakuś. Boże, ja się przestraszyłam. Masakra. O, dwa motocykle. O, i dwa kolejne. Dziewczyna. No. Ja podziwiam dziewczyny, co jeżdżą. No niech żadna dziewczyna nie musi kupować od razu Yamaha XJ600. Może sobie kupić CB500. Jest lżejsza, inaczej ma ten. Ale że one chcą w ogóle. No bo to jest przyjemna frajda, skręcasz tu się, pochylasz, tak? Ciekawiej niż tylko siedzieć, rozumiesz? Ja pamiętam, jak do góry Kalwarii dojechałem rowerem. No wracałem już po ciemności, to całkowita ciemność, tylko ta latarka, którą dałaś. Nieźle. Tyle, ile ta latarka i nic więcej. A jutro jest weekend. No. A szkoły zamknięte na kolejny miesiąc. Matury na czerwiec przeniesione.
Ja to bym się wkurzyła, gdybym była maturzystą i by mi przenieśli na czerwiec matury. Najdłuższe wakacje życia zmarnowane. I już nie są najdłuższe. No. O tej ścieżce była mowa, że jest łapanka na rowerzystów przez policję. No to teraz już nie ma, no bo już można. Teraz mogą łapać tylko bez maski. Chciałabym mieć taki rower bardziej kobiecy. Chodzi ci o kolor? Taki miejski. I kolor, i rodzaj. To możesz zawsze sobie kupić do swojej kolekcji rowerów. Co? Zawsze możesz sobie dokupić do swojej kolekcji rowerów. Nie, ja nie lubię mieć po kilka rzeczy do tego samego. Co tutaj będą dają? Bo się rozstawili z talerzem. No ja wiem, coś nagrywają. Tu nagrywają, w tamtą stronę. No. Nie wiadomo. Ale to nie jest przyjemne. Strasznie zakurzył. On to zrobił specjalnie, żeby nie mogło widać pociągu. To taki sabotaż. Aha, patrz jak są te domki. No ładne. Ładne domki. O, tu jest ładny widok. O. No, w tą stronę jeszcze go nie widziałam, a naprawdę ładny. O wschodzie słońca tu musi być ładnie, bo słońce jest z drugiej strony niż... Nie żyjesz. A po drugiej stronie tam jest tak super rowerem, tak bardzo chcę tu się wybrać na rower, bo pamiętasz, tam jest ten... Przez taki lasek się jedzie jakby. Nie pamiętam. Samochód nas tak nie. Szybkie BMW. No. Szybkie, szybkie. Mega szybkie. Mieszka w tych rejonach, kupił sobie suba, bo wiedział jaką ma drogę. I ciśnie. No i mandat. Że co? Dlatego faceta nie miał maseczki. O, pięknie. By się zdziwił, gdybyśmy się zatrzymali. I... A gdzie jest maseczka? Mandat 200 zł, a nie dogadamy się inaczej? No możemy pod stołem stówę. I już stówka do przodu. Ja pamiętam moje rozczarowanie, gdy jechaliśmy rowerem do Góry Kalwarii. A tam nic. No, a tam nic. Nawet nie ma co zjeść. Jezu, drogi. A takie szybkie BMW było. No właśnie było. I zwolniło. Słuchaj, a my gdzie skręcamy w lewo? Ja nie wiem, to ty znasz to jak własną kieszeń. Znałem. Sprawdźmy. Dom. Dom twój, gdzie uleńka twoja. Myńka cała? Tak. Dom twój, gdzie uleńka? Dom twój, gdzie uleńka twoja. Uhuhu. Leciałam jak z katapulty. BMW wpadło do rowu. Nie wpadło, tylko się po prostu zjechało. Myślisz, że wpadło? Mamy pierwszeństwo chyba. Na to wygląda. Mamy. A mogliśmy wziąć to bokiem i byśmy się z niego śmiali. Co on zrobił, ten ziom? Taki stary dziadek.
To na pewno to samo szybkie BMW? Nie ma innego. Absasa. Wyleciała ulica. Tu normalnego roweru nie ma, tylko taki jakiś. Taki jakiś. To chyba pole golfowe. No. Takie miejsce na tego. Tutaj jest tak jak w Stanach. Na golfa idą. Coś tam z tych filmów co znamy, co nie? Jak wiem, jak miłość. A ty mówiłeś, że gdzie? W Stanach. A. Na filmach. No bo to jest prestiżowa dzielnica, prestiżowa okolica. Tu mieszkają wszystkie gwiazdy. Katolickie przedszkola, strzeżone osiedla. Zawsze chciałbym być z bloków, zawsze chciałem być z getta. Tutaj jest tak sielsko. Co to znaczy? Tak jak wiem, jak miłość. Patrzę się ścigał. I chyba by wygrał. I to dwa razy. Dlatego my udajemy, że się nie ścigamy. Gdzie by się chciało ścigać, jak my skręcamy? Ach. Ale jestem głodna. Co zjemy? Tosty? O, ja może zjem tosty z groszkiem. O. Tak jak ostatnio chciałam. A jadłaś rybkę na śniadanko? Nie. Bo ja na śniadanko nie jem rybki. Ja zjadłem rybkę i tobie zostawiłem. To zjem jutro. Taki żółty mercedesik. Ale rent.pl, więc wypożyczył. No to co? Nie stać go. Tak jak mnie. A my tu jeździliśmy na rowerach, fajnie. No. Pamiętasz, jak mnie zabrałeś na to wzgórze? No. To była taka miła wycieczka. Ty co, były te światełka, masz na myśli? No. Rowerami. Wszyscy chodzą w maskach. Ty. Zobacz, co rząd może zrobić z człowiekiem. Trzymaj się. To nie przeholuj. On się ściga? Nie, chyba nie. Tomek, już! Tomek, przestań! On się nie ścigał! A ty pomyślałeś, że on się ściga? Wygrał. No. I jeszcze Mercedes. Co? Ostatni. Mercedes też się ścigał. A. Ale przegrali, co nie? Tak. No to dobrze. Ale mamy wyścigi, Jezu, my jesteśmy tacy straszni. I jak zobaczymy, kto się z nami ścigał? A, to jest taka młoda para. Co oni wiedzą o życiu? W czym siedzą młoda para? No w tym białym tym. W samochodzie? No, w sensie nie młoda para, że się ubiorą, tylko młoda para. No ja rozumiem. Tomek nie chce. Ten też taki hop-siup tym żółtym. A czy my do niego? O, widać. Co widać? Taki ziomek, który ma bogatych rodziców. Nie patrz tak na niego, bo on też nie patrzy. Ja się poprawiałem ten, szybkę. Cech, ale już się nie ścigamy, dobra? No zobaczymy, na pewno nie teraz. A, to wygramy. Na pewno nie teraz. Tu jest radar w plecy, więc... A nie, to dobrze, nie, to nie wygramy. Fajnie widać Pałac Kultury. No, chomiczówka, pierwsza motorynka, sztuka, nówka, chomiczówka, pierwsza dziewczyna, pierwsza wódka, chomiczówka. 84 km zrobiliśmy, a do domu jest 18. Więc ile około 100. 84. Nie wierzę, tak dużo? No Boże, znów to szybkie BMW. Nie, ten szybki Mercedes. Ach, wygraliśmy i szybkie Audi.
dotarliśmy. Tylko nie ścigaj się, już błagam cię. Tylko żeby tego białego wyprzedzić. No właśnie, i już koniec ścigania. Tu są przejścia. Nie można tak szybko jeździć. Tu jest najlepiej się ścigać, bo to w samym centrum Warszawy, po warszawsku się ścigamy. Mhm. Adrenalina. Adrenalin. A wiesz, ile weszło do baku paliwa? Nie. 100 litrów. 10 litrów. No i pa, Audi fajnie się ścigało, a BMW się zgubiło, znaczy ten Mercedes. Można jechać. Dzięki za akcept. Patrz, 23, a dalej lampki nie świecą. To jednak. A to jest, zobacz, jaka kamienica opuszczona. No, jednak nie będziemy na 20. No nie, troszeczkę po. Chciałabym tu kiedyś się wybrać i tu pochodzić. Dobrze, po możemy jutro. W górkach zielonych. Tutaj? Mhm. Możemy jutro pochodzić, zobacz ile miejsc parkingowych pustych. Gotowi do jazdy? Tak. Start. Hopsasa. Hulaj, nogi się poprzewracały. Stop. Cię rozpędziłeś. W stronę słońca. Oni do nas idą i nas słyszą. No to nie mów. Uciekaj. Jak kluczym mówił, ale coś tam. Ale tyłek się coś w stylu, co nie? No. A ta się odwraca. Uciułała. Dużo psów jest teraz na spacerze, one już później nie wychodzą po prostu, te psy. Może. Ludzie wcześniej wyprowadzają swoje psy. Wyjechał. I skręcił. I zjechał. Ty to umiesz płynnie ruszać. A co, czuć to? Nie, nie czuć. No to dobrze. Trenuję. Dlatego mówię, że płynny. To miłe. Staram się, aby było bezpiecznie i komfortowo. Moja skodzinka. O Jezusku. No, ale było. No, ja jeżdżę bezpiecznie. Ludzie nie potrafią jeździć. O, jak słodko. Biegli i się trzymali za ręce. Ojo, ja chciałem tak z tobą. Tak, ty biegać. Hmm? Ty biegać byś chciał. Ale z tobą za rękę. Mhm. Wiecie, trzymam te boczki. No, fajne. Też fajnie. Porsche. Poznałam po tym świetle. Kiedyś jak ja tędy jeździłem, to tego nie było przejścia tu i zawsze musiałem takie urobić. Machali nam. A ja tak robiłem. Lewa w górę. Z czego beka? No ten pomnik to jest lewa w górę. Mhm. I już tu porobili parkomaty. Były tu kotek cały czas. Tak? No. Aha. Beka. Stop. 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 Kotek. Uf. Hamujemy. To dobrze. Kopsa, tu myśmy komunię. Gdzie? Tam dalej. A stąd miałem chomika. Ja też. Czemu miałeś chomika z tego co ja? Bo tu nigdzie nie było innego zoologicznego najbliższego, a ludzie nie znali internetowych zakupów, bo nie było internetu. Tylko ja mieszkałam na Białołęce, kiedy już miałam chomika. Aha, no to nie wiem dlaczego. Może na Białołęce też nie było? Pewnie nie. A to twój tata na przykład z mamą znali, więc tu kupili. Ja byłam po chomika z mamą i z tatą. Ja po chomika nie byłem, tata przyniósł w kieszeni. Nie mogłeś sobie wybrać? Nie. Po prostu. U mnie to wszystko nie było takie, że ja chcę chomika. Nie, nie było tak. U mnie było tak. Chomik chcesz? Tak. Aha, dobra. A potem pewnego dnia, nie wiesz kiedy, o, jest chomik.
O, jak fajnie, chomik, niespodzianka. Ja to musiałam tyle się ubłagać tego chomika i po 6 tygodniach mi zdechł. A ja błagałam 6 miesięcy albo jakby. Chciałam bez drugiego. Ale dostać. Mogłam sobie wybrać i wybrałam chłopczyka. No bo chomik to rozumiesz, płeć męska. I sobie wybrałam białorudego. Mhm. Na imię Alex. No 20:14 jest. Na wpół dobędziemy. I tutaj się zrobi zielony, zaraz jak tam, widzisz tam tych, co jadą? Tak. Mają zielone, to jak my będą mieli żółte, to już możemy ruszać, bo rozumiesz? Mhm. Tam jak jest żółte i czerwone, to się już robi żółte. Mhm. Tylko trzeba zwrócić uwagę, czy nie ma tramwaju. To jest istotne. No bardzo. Nie bardzo mówisz? Dla mnie bardzo, bo nie chcę stracić życia przez jakiś tramwaj. Powiedziałam bardzo. Aha. Już się przygotujemy, bo może no, zaraz będzie żółte. Hungry. Nie ma, nie ma. Szczęście też nie ma. Z prawej nie ma, z lewej nie ma. Ty bardziej patrz z prawej, bo ja z lewej to widzę. A dobra. Właśnie prawa to ta. Z lewej nadjeżdża jakby co. No wiem, ale to daleko. Wiem, która to prawa. Wolę mieć pewność, bo okaże się patrzeć na tą samą prawą co ja i... O! Żółta? Nie ma z prawej? Z lewej? Nie ma? Jedziemy! Widzisz, jak świetnie wyliczone? No. To się nazywa usprawnienie. Jak nie ma sekund narysowanych, to sami sobie wyrysowuje w łebku. Mhm. W grupie raźniej. Nie wygraliśmy. Ale możemy zawsze. Było widać, że my mamy większą moc. Tu się nie ścigamy. Nie musimy. A nie wszyscy mają mniejszą moc? Nie wiem. Ten pomarańczowy tak. No już, jedziemy na kolacyjkę. Mamy 20:22, czyli na wpół dobędziemy. Można wyłączyć. Można zgasić motocykl. Tak. Hopsa se. Nie jedźmy tak szybko. Jedziemy 60 na 60, z czego mój licznik pokazuje o 10 na godzinę mniej. Ale tak się szybko musimy rozpędzać. Tak, bo to frajda, czego nie mamy w samochodach naszych. No a bo... chciałbym, żeby było trochę lepsze niż... Ja mam w samochodzie. Mój się bardzo szybko rozpędza samochód. Dwa razy dłużej od tego motocykla. Akurat nie narzekam. Ale wielki kamulec, musimy Oj, go ominąć. Kamulec. O, ja takie... O, zrobili już chodnik. No, piękny. I już jest zdecydowanie bezpieczniej. Idziecie na chodnik, czy nie? Idziecie? Jeden poszedł. Odłączył się od rodziny, ale tak. Się ogarnął. Jezu! Co się dzieje? Trzymaj nas! Nie mogę, bo muszę cisnąć guzik. Trzymaj nas! No, co się dzieje? Myślałam, że spadamy. Nie, daleko do spadnięcia. Ale jak tego nie wiesz, to... Nie wiesz, co się dzieje.